No już jesteśmy, koledzy, w drugim tym gabinku moim rozpadowym. Tu mam właśnie cztery takie indywidualne boksy. No tu akurat jest ciemna samiczka od kolegi właśnie Tadzia Gierczaka. Dostała takiego samczyka, no, z mojej hodowli już, gdzie ojcem tego gołębia jest od kolegi Adriana Piwowarczyka. Gołąbek, który świetnie mi się spisował na długich dystansach, więc postanowiłem do tych Krugerów doparować. Zobaczymy, no młody akurat jeden jest. Tutaj jest też stricte już takie moje oryginalne gołębie. Samczyk, który wywodzi się właśnie z Hurikanów. Samiczka, która wywodzi się z linii gołębi z Borowskiego Stanisława. Właśnie z linii olimpijczyków. I tu akurat udało się dwa wychować młode. One sobie tam siedzą na tej słomie. Tutaj mamy też jednego młodego. I matką jest też samiczka od kolegi Jarka Staniszewskiego, która właśnie latała u mnie. A tam jest akurat samczyk z mojej hodowli. I tu mamy takie po prostu te indywidualne boksiki. A tutaj już mamy ten boks właśnie tych ciemnych gołębi. Tu jest około 13 gołębi, 13 albo 12, gdybym nie skłamał, od Tadzia Gierczaka. Są to właśnie z większości z linii gołębi. To właśnie Hardy Kruger z linii Black Powera. Kilka tu jest u mnie już wychowanych, których wychowałem właśnie po tych marcinowych w połączeniu właśnie z Tadzia Gierczaka gołąbkami. Także praktycznie 99% tutaj gołębi to są właśnie Krugery. I to ciemne, to tak nieprzypadkowo może. Po prostu, tak jak wspomniałem, podoba mi się ta barwa tych gołębi. I zresztą efekty są, bo z tych gołębi, bo właśnie po tamtej samicy, którą tam przed chwilą oglądaliśmy na wspólnym gołębniku Rogowo, ona była babcią gołąbka, który zdobył właśnie szóstego asa i siódmy czy ósmy był z finału. Tam koledze sprzedałem takiego młodego, późnego i on po nim wychował. Też mi właśnie się chwalił. Może nie tyle kolega, czyli powiedzmy taki klient mój. Bo akurat tak osobiście się nie znam. No tu jest z moich gołębi wychowany. No i właśnie ma takie malutkie, dziś chyba albo wczoraj się wylęgły. To jest też taki jesienny, on się tak trochę słabiej chował, takie ma pióreczka jeszcze, on się nie przepierzył. I on jest właśnie po tym ciemnym gołąbku jego brata, akurat sprzedałem na aukcji, ale po samicy od Tadeusza Gierczaka i po samczyku od Marcina Jani, nie? 46-19 ma numerek. No i takie jego dzieci są malutkie. No i też tutaj gołąbki podobnie są karmione. Też dostają grity cały czas, karmę, no i suplementację. Ja jeszcze wspomnę, że przy właśnie już karmieniu młodych dodaję też ten witaminez, nie? Czyli ten zestaw witaminy B, bo to też na pewno dobrze wpływa na wychów. No tak, braki witaminowe to wiadomo, to dobrze uzupełnia. To nas za witaminę zawsze warto uzupełniać i w zasadzie ja nie jeszcze można przedawkować, bo no, to tutaj byłoby to trudne. Ja jeszcze wspomnę, że daję też, używam tolamin, bo to też jest właśnie bardzo dobry środek przy tym, także nie tylko, zresztą jak to wielokrotnie wspominałem, żeby hodowcy nie myśleli, że tylko i wyłącznie produkty firmy FlyVet. Dość mocno ich używam, dużo, ale też używam innych środków. To akurat, no dzisiaj, że gościmy kolegę Przemka z tej firmy, to opowiadamy o tych produktach, bo czasem hodowcy mówią, że a byłem u ciebie, widzę, że ty dajesz tolamin czy z Romfielda coś tam. Oczywiście, że różne środki daję ja, nie tylko i wyłącznie, ale w 70-80% właśnie podpieram się środkami firmy FlyVet. Z tego tytułu, że dzisiaj gościmy Przemka, no to właśnie te środki omawiamy. Także z przyjemnością chciałem właśnie zobaczyć, bo jeszcze nie, ostatnim razem byłem, to nie było jeszcze. Jeszcze gołębie siedziały na jajach, a dzisiaj mamy piękne młode. Fantastycznie to wygląda. Prosto. No ja też jestem zadowolony, bo tak jak zresztą widzicie, po wszystkich gniazdach są te młode, czyli jednak się polęgły i dobre były skorupki i wszystko. To nie tak, że my sobie tylko gadamy, bo mamy na to żywe dowody. Żywe dowody, właśnie. Także, że to po prostu widać, nie?
czasem się zdarzy, że znaczy tutaj mi akurat rozbiły, to jest puste gniazdo. No. Tutaj się lęgną, właśnie tu mamy teraz fajny okres, bo się lęgną. I widzimy, koledzy, jak już ta skorupka tu pęka, nie? I tu tak samo. Dobrze, bo dwa w jednym czasie. A to zawsze tak robią, bo one no, ja nie wiem. Siedzą. To już... No. Widzimy, jak właśnie są... Może tak jakoś pod światło damy, żeby było widać. Jak nawet się przystawi do ucha, to słychać, jak młody wali właśnie. Wali do drzwi. Wychodzę. No. Tu mocniej to widać. O. Nawet można, bo ja to tak czasem nawet o... Pomagaj. No nie, raczej nie pomagam, ale tak pokażę, żeby było widać, jak do wideo robimy, no to nie, to one sobie poradzą. Muszą być na tyle mocne, żeby sobie potrafiły wyjść z tego jajka. No i tutaj jeszcze mam jeden boksik i to jest, wiesz, właśnie cała, że tak powiem, moja hodowla. W tym roku. No tu też sam gołębie od kolegi Wagi, tam jest właśnie też od Tadzia Gierczaka, od Zbyszka Oleksiaka samiczka, która też u mnie latała, od Adama Piwowarczyka samczyk, który też fajnie mi się spisował, być może Przemek, żeby się nie pomieszały. Babstra jest od kolegi Roberta Pragi, który 6. miejsce zdobyła na wspólnym gołębniku Giewont. Także kilka też takich fajnych tu gołąbków jest. Myślę, że będą walczyć. A co osiągną, czy coś osiągną, to czas pokaże. No tak. Właśnie to jest też takie fajne, że po prostu czekamy na efekty cały po prostu sezon tej pracy naszej. Później na jesień, jak są te finały, no to się ogląda. I jak się uda coś... Efekt pracy. No, efekt właśnie pracy. No, tego parowania, no bo część pracy to już wykonują organizatorzy wspólnego gołębnika za nas. Ale ważne też jest właśnie wychować te gołębie, bo ja też, tak wszystkim wiadomo, jestem organizatorem wspólnego gołębnika i wiem, że po prostu jak są dobrze wychowane młode, oczywiście zaszczepione na paramyksowi rozy, to jest podstawa, i dobrze wychowane, one sobie lepiej radzą, a jak przyjdzie taki niedożywiony młody, to on ma zawsze problem, bo raz, że on jest słabszy, no i później gdzieś on nigdy, trzeba sobie wyobrazić, że przy takiej ilości gołębi, jak jest w boksie 200-300 gołębi, to on raczej, bo czasem hodowcy wysyłają takiego niedożywionego, a to on tam nabierze sił. No on raczej, jak już jest słaby, to raczej będzie miał problem. No czasem się zdarzy, że on tam sobie dobrze radzi i poradzi sobie, ale raczej proponowałbym wysyłać takie witalne, mocne gołębie, bo nawet z prostej przyczyny, no one są chyba po to przysłane, żeby walczyły i wygrywały, nie po to, żeby przetrwały sezon. Nie, o to chodzi. Więc naprawdę hodowcy, jak chcecie wysyłać na takie ryzyko, że ten, no to jest wiadomo, to są każdego pieniądze, ale no bo wiadomo, za darmo też się tych gołębi nie wysyła, więc raczej ja bym proponował dobrze się zastanowić i wysyłać te naprawdę mocne, witalne gołębie, żeby przynajmniej szanse miały na to zwycięstwo, a resztę, no to resztę to już wszystko w ich głowach i skrzydłach, no akurat do głowy im nie zaglądniemy. Na skrzydło jeszcze możemy popatrzeć, ale do głowy już nie zaglądniemy. Ale jak jest dobre skrzydło, to jest szansa, że jej w głowie równie dobrze poukładane. Dokładnie. Super. Czekamy. Myślę, że tyle. Także żegnamy wszystkich hodowców. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy FlyVet. Zapraszamy też do zapoznania się z naszą ofertą, z naszym sklepikiem, gdzie też można właśnie nabyć u nas firmy FlyVet produkty, bo dużo hodowców właśnie dzwoniło, pytało o różne takie rzeczy i też właśnie postanowiłem w tym roku pomóc sprzedaży firmie i wysyłać te produkty od nas, można właśnie je nabyć. Także jak ktoś by coś potrzebował, zapraszam do kontaktu pod numer telefonu 693 44 96 39. Także zapraszam. Dobry lot! Dobry lot!